przechodzimy do RIP zgodnie z tym, co obiecaliśmy na wstępie. No, apogeum kurwienia. Tak, do tej pory mieliśmy na kanale jeden kawałek RIP, to było Jestem chujem. Bardzo nam się podobał, tylko że kilka osób pisało, nawet może więcej niż kilka, że RIP nie zrozumiecie, że to jest inny level, w ogóle nie dla was, okay. Wy tego nie obczajcie. Myśmy posłuchali tego Jesteś chujem i tak, Jestem chujem i tak raczej zrozumieliśmy. Więc pytanie, czy ten kawałek to jest właśnie ten już poziom RIP, że to już totalnie wymaga czegoś więcej. Braga, okej, okay, czy to będzie Braga? No to Braga, spoko. Fajna Braga, to fajna Braga. A apogeum w kurwie, no chyba nie ma opcji, żeby było złym wyborem. Z takim tytułem to jest coś, czym coś czuję, że mogę się utożsamiać. Słuchaj, ja jestem gotowy, wciskam słuchawki sobie w ryj. Wciskaj. Ogromna większość naszych widzów nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli podoba ci się to, co widzisz, zostaw suba. Dzięki. Okej. To brzmi jak trzecie intro. W końcu to. Lepiej dziś nie podchodź do mnie, nie jestem w nastroju. Wykrzyczę ci prosto w mordę, zostaw mnie w spokoju. Wychodzę się przejść, właśnie dopaliłem skręta. Czuję się jak na safari, wszędzie jebane zwierzęta. Mijam typa, wita się, za chuj go nie kojarzę. Lepiej niech nie pyta, co słychać, bo go kurwa obrażę. Zapytał jebany, no to teraz się zacznie. Zaraz poznam jego plany, osiągnięcia, aspiracje. Teraz już poznaję go, razem studiowaliśmy. Dobrze, że mnie wyjebali, bo bym pozabijał wszystkich. Nie no beka, przecież sam marzę o takim życiu. Kawalerka i haslerka za hajsy rodziców. Kluby, dupy i balety, kilometry, fety w nosie. Jakie trudy tu kobiety klękają, kiedy je proszę. Z klubowego kibla wychodzę jak rybak, łapiesz węgorzy resztki pod nosem i zapach śledzia na łapie. Jakie życie, taki rap, nawinął ktoś kiedyś tak. Cieszę się, że żyję jak żyję, a nie jak mógłbym. Fakt, że wkurwia mnie wszystko, a w głowie tylko jedno: zabić wszystkich, zatruć wodociągi salmonellą. No, na razie tylko ujadam jak wściekły rottweiler. Okej, na razie jest moim zdaniem trochę wkurwione, no to nie jest jakiś mega. Jest trochę, dochodzimy do apogeum, poczekaj, na razie jest lekko podkurwione. Okej, okay, no właśnie, bardziej podkurwione, nie? Taki, już tak chodzi, taki nabuzowany, już się coś gotuje. Ja mam nadzieję, że przypierdoli mocniej, bo na razie słyszałem mocniejsze rzeczy. Apogeum nadal nie czuję, ale dajmy sobie czas do refrenu. Ja tylko powiedziałbym to, że wiesz, co mi się podobało wtedy i nadal mi się podoba? Taka prostota, kurczę, w tym jest. No jest, no. W sensie, że on nie używa jakiś taki takich niesamowitych, wiesz, porównań, jak jakiś tak, fish, nie? Tak, czy jasne, bisz. Przekaz jest bardzo... Fish czy bisz? Codzienny... O nie, fish. Był fish mate i był bisz, takie tak. Takie danie jest, bisz and chips. Bisz and chips, tak dokładnie. Ale nie, czekaj. Bisz i chrupki. Wiesz co, tak, przekaz jest dosyć prosty, ale wiesz co mnie trochę irytuje? Ten, kurwa, podkład, że jest cały czas tak pocięty, jest tak pocięty mocno. To jest stare dość. Że wiesz, że wchodzi między te wersy, nie? Wiesz co, nie przeszkadza mi to, ości, bo ryby. No, nie wiem. Troszeczkę, ale odciąłem się od tego, w sensie zwalam takie to eksplozje, na... Eksplozje, te... Wiem, te hi-hety, te często talerze biją tak. Wiesz co, trochę mnie to wkurwia. Zwalam to na karp tego, że to ma, proszę ja ciebie, 11 tutaj lat. Tutaj karpa nie wtrąca. 11 lat. Dobra. Lap. Ale niedługo pierdolnie, mówi Robert Oppenheimer. Pielęgnuje tę nienawiść w sercu na dobre i karmię ją głupotą ludzi, którą widzę ciągle. Tak, kurwa. Masakra. Tak, jest dość głuchny ten cały talerz. Cały czas eksplodują te talerze. Jest, jest, wybuchu. No ale... No, produkcja Ksywa Bestia jest starą produkcją. Ja wiem. Wiesz jak jest. No. Polityczna poprawność, populizm na każdym kroku. Populacja pojebów po studiach bez własnych poglądów. Popatrz proszę i na nosze połóż się ułożyć. Pamiętasz te eksplozje, że wszyscy byli na studiach? Wszyscy chodzili na jakieś studia. No taki był czas. A polityczna poprawność, czy wtedy już była? Wiesz co, oczywiście, że była, tylko oni wtedy nie mieli pojęcia, jak ona będzie za 11 lat. Teraz to jest. No. Wtedy polityczna poprawność to było, nie wiem, jakiś tam procent tego, co no jest dzisiaj, nie? To
Wtedy jakbyś powiedział do grubego człowieka, że jest gruby, to powiedziałby, no jestem gruby i chuj, a dzisiaj powiesz do grubego, że jest gruby i wiesz, możesz pójść do więzienia. Może nie w Polsce, ale w Stanach już możesz mieć proces, nie? Za znieważenie. Czekaj, gdyby RIP dzisiaj zrobił kawałek, o czym ty by był? Dawno nie robił RIP kawałków. Wiesz co, jeszcze co do tej produkcji chciałem słówko powiedzieć, że jedyny jaki mam problem z tym, to, że te eksplozywne, wysokie częstotliwości się przewijają tak szybko. No, prostu, że to co chwilę jest. Że ten talerz to nie ma połączony z jakimś, jak się nazywa to takie, co masz w dłoni, robisz takie Co, hi-hat? No jakiś taki tamburyn, czy coś takiego, nie? Też się kumuluje to. To jest taki mój jedyny problem ze słuchalnością tego, ale to poza tym, to czekam na apogeum wkurwienia. Aliterację kumamy, nie bój się, ziomeczku. Jak najbardziej kumamy, tylko po prostu nie urywa mi to dupy, bo już kiedyś czytałem rzeczy i widziałem też aliterację w nich, więc nie jest to takie nowe. Czekam na apogeum. Ciebie przenarkozę, biorę kosę i zaraz poczujesz mnie. Pierdolę społeczeństwo, 90% śmieci. Rucham wasze matki wzrokiem, okradam je z pensji. To apogeum wkurwienia, nadzieja ginie tu pierwsza. Wyrzutów sumienia nie mam, marzenia zacznę jak wietrza. To wyskawca zewnętrzności, niech skończą pierdolić w końcu. Wrócę się do przeszłości, by wykastrować ojców. To las idiotów, lecz niedługo już będzie po wszystkim. Gdy z piłą dobiorę się do ich drzew genealogicznych. Tolerancja, oświeceni tu poznają odium i zaświecą przykładem, kiedy staną w ogniu. To bardzo piękne, gdy całują się pedały, ale wolałbym obejrzeć seks tej moich starych. Ciężko żyć, być ateistą, okay. Ale powiedz, gdzie był twój Bóg, gdy pisałem tę zwrotkę. Odwiedzał Etiopię, zabawiał małe dzieci z łyżką pełną jedzenia, kurwa samolocik leci. Nie mam serca, wiesz, chyba mi gdzieś wypadło, kiedy schylałem się, żeby sobie zapierdolić wiadro. I warto było, teraz żyję sobie tak, jakbym wsadził chuja w globus i mówił, że jebie świat. Ha, fajne. To było fajne. Kiedyś miałem globus, ale nie miałem takich ambicji. To też nigdy o tym nie pomyślałem, żeby w ten sposób ze światem taką relację bliską wejść. Jeżeli chciałbym być szczery, a chcę być, to powiem bardzo szczerze, że albo ten kawałek delikatny przez tyle lat po prostu stracił na tej mocy, bo dzisiaj robi się dużo mocniej, albo po prostu ja jestem takim niewrażliwym chujem, a nie wierzę w to. Takie... Nie było to nic mocnego. Przyjemny oldschoolik, trochę nachalny, ale ten beat był. No beat był dość nachalny, no. Ale jeśli chodzi o przekaz, no to nie było to apogeum w kurwie. Pewnie, ja mam wrażenie, że wiesz co, tu w ogóle ja nie poczułem jakiejś takiej mocy, czekając cały czas na taki moment, że nam rozkurwi, nie rozkurwiło ten mnie. Ten tytuł troszkę chyba zaszkodził tej treści. Apogeum to jest taki moment maksymalnej kulminacji, że nie ma więcej. Wiesz co, może wtedy akurat 10 lat temu to było grzeszne trochę, no nie wiem. Wiesz co, jak on uderzał w takie tony, troszeczkę miałem przez chwilę wrażenie, że chciał opisać coś brutalnie, tak bardziej, nie wiem, troszeczkę w stylu Słonia, ale to w ogóle bliskie skojarzenie, ale to nie o to chodziło do końca. Trochę inny. To jakby to nawet nie uderzało w takie tony, żebym przez chwilę poczuł dyskomfort. Kilka fajnych porównań, kilka jakichś tam mocniejszych rzeczy, ale jak na... Tak, bo to takie pojedyncze... Robimy kawałek? Właśnie. To powiem, że słabo. Oczekiwałem więcej. Zabrakło troszkę w pierdolu. Zabrakło w pierdolu. Gdzie jest to apogeum wkurwienia? Gdzie jest ten taki... Gdzie jest zniszczenie? Czemu ja nie zostałem rozjebany tutaj przez RIP? Jestem chujem, było lepsze. Dużo lepsze. No, dużo lepsze. Tak, to pamiętam. No to apogeum, to jest apogeum wkurwienia? Inne lata są ma teraz. Ma inną wrażliwość po prostu, nie? 10 lat temu może ten sposób... Taka perspektywa była bardziej konkretna, mocniejsza. Kurde, nie wierzę w to. Nie, przecież ja pamiętam kawałki Ostrego z tamtych lat, starsze od tego, czy jakieś 5 lat dębiec, jak kurde na Polskę. Tak. Nawet Pocahontas, czyli po prostu zespół Focusa i Rahima po upadku Paktofoniki zrobili też właśnie tam kilka płytek. I powiem ci, że też potrafili jebać na system konkretnie. Dużo bardziej byli wkurwieni i tylko nie nazywali tego apogeum wkurwienia. I było dużo takiego merytorycznego pocisku na rzeczywistość, na system, na Polskę wtedy ówczesną. Z mojej perspektywy, no dzisiaj się to nie broni moim zdaniem. Moim zdaniem też nie. W sensie tak, nie skreślam oczywiście RIP, bo ja wiem, że jest mocnym graczem, ale ten kawałek taki nie wiem, nie bardzo dla mnie. Znaczy, w sensie ja, oczekiwałem więcej. Wiesz co, powiem tak, ja przez ten kawałek jestem w stanie poczuć aurę RIP'ego, w sensie jaką osobą jest, tak, jego no. charakter i tak dalej, ale pod względem muzycznym i jeśli chodzi o jakąś taką jego ostrość, bystrość i tak dalej, no to tam jest okej, ale nie powala, no nie? No to jest chyba to. Okej, no to tyle o RIP.